wspomnienia wracają, kiedy patrzę na Narodowy. Ale dzisiaj troszeczkę mniej intensywna walka niż z Mamedem. Będzie walka z Matim z Fit Lovers, który zgodził się na wzięcie udziału w Low czy Bomba. Także idziemy, a wieczorem będziemy kibicować Pająkowi. Let's go! W dzisiejszym odcinku najlepsze jest to, że już rozpoczęliśmy tutaj nagrywki, ale takie podjedzenie się wdarło, ktoś dostał w łeb. Już KO! Już KO! A nigdy nie zdążyliśmy powiedzieć o tym, że w dzisiejszym odcinku Mateusz, znany Mateusz Fit Lovers, który od dłuższego czasu wspierał mnie mentalnie gdzieś tam w walkę, za to bardzo dziękuję, bo pamiętam, że to już troszeczkę czasu trwa. W końcu udało nam się złapać gdzieś ostatnio na filmie, a teraz z kolei jesteśmy tutaj i podejmujemy walkę, ale troszeczkę innego rodzaju. Powiem wam tak, jedna bomba już była grana. Tak. Dobra, tu będzie to, okej. Okay. Ja mogę być cztery? Może ty chcesz mówić. Tak? 3, 4. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Szybki, tu radykowany. Obudany. A teraz patrz, zapomniałem. Zadział to. Jeszcze pytanie. Jeśli mógłbyś mentalnie sterować ludźmi, co kazałbyś im robić? Mentalnie? Tak. Salto. Po co? Powiedziałbym, zróbcie salto. Wszystkim. Wszyscy na nas, takie jednolite synchro, nie? To gorzej, że niektórzy wyskoczyli w szpitalu, ale dobra. A bo czaj wszyscy nagle grają w tą grę. No to nie było. Zapewniam się, tak przeszło. Ale dobre to jest. Do tego, jak da się to zgrać, to zdaję sobie sprawę, że to jest dobre. Tak. Jedziemy dalej. Uwaga. Ja nie wiem, czy się rozgrzałem psychicznie tutaj. Ja nie, że fizycznie, nie? Tylko jeszcze mózg nie tak? Pracuje na, no, na to, nie? No to będzie ciężko, mówię. Się wydaje takie łatwe, nie? No, tak, tak. To. Uwaga, gotowy? No. 3, 4. Aaa, widzisz? Ale dobrze. 1-0. Nie, 1-1. Nie, 1-2-1. 2-1. Ale tak. Tak jest. Jeśli mógłbyś poznać odpowiedź na jedno dowolne pytanie, jakie byś zadał? To już w sumie powiedziałem, że chciałbym wiedzieć, co jest po śmierci, ale to już powiedziałem, nie? No bym przynajmniej wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Ktoś ci odpowiedział? No nie. Niestety mi nikt nie odpowiedział, ale z racji tego, że to już powiedziałem raz, to teraz muszę zadać drugie pytanie. I drugim pytaniem będzie... No i teraz to będziemy musieli pociąć. Drugim pytaniem byłoby, jeżeli byłaby inkarnacja, to w takim razie chciałbym poznać wszystkie wcielenia, którymi byłem kiedyś. Ogólnie właśnie, jeszcze wrócimy do tego, że dzisiaj mamy 7 rund i po tych 7 rundach liczymy pełną punktację i zobaczymy, kto wygra, nie? Gotowy? No. 3, 4. 3, 4. A jak ją wyszedłem, to tracę, czy nie? Nie, bo nie trafiłeś. Każdy będzie 2 punkty dla mnie. 4-1, tak? No. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w swoim wyglądzie, co by to było? Chciałbym mieć znowu dredy. Co ty gadasz, żałujesz? No. A ile one ważyłeś? Ważyć coraz mniej. Na początku były super ciężkie. No. Pół kilo. Mi się też wydawało kiedyś, że dredy są fajne. I nawet był taki okres w moim życiu, gdzie miałem taką chłopską czuprunę i wyglądałem jak idiota. Ale właśnie dlatego, że chciałem mieć dredy. Tylko nie dotrwałem. To naprawdę. Dobra. Ciężko się myje głowa. Jak miałem na przykład super takie długie, to musiałem wieszać je na prysznicu do góry. I myć samą głowę. Ciężko. Nie, dla mnie to za dużo. Ciepło, to jednak zostanę przy swojej fryzurze, która wymaga o wiele mniej pielęgnacji niż żadnej. Muszę mieć znowu dredy? Zobacz. Okej. Okay. Powodzenia. Jak zapuścisz dredy, to sobie zrobimy kolejny odcinek. Udało mi się. No. Gotowy? Czwarta runda przed nami. 3, 4. Ale unikł teraz! Dobrze! Ale takie to się dzieje. Ale widzisz, już jak się potrafimy na rękę. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że nie poniesiesz za to konsekwencji? Nie wiem dlaczego, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, to żeby się przebiec nago przez miasto. Ale mam takie, dlaczego akurat to mam w głowie? Jakby
Zmień myśl. Musisz mieć coś innego. Nie, ale nie, nic mi nie przychodzi. Także to nie wiadomo. Nic mi nie przyszło do głowy. Myślę, że nie będzie wielkiego gnoju, jak tutaj wiesz, z gołą parubą będziecie biegać po Warszawie. A będzie konsekwencji? No dobra. No. Nie będzie aż takich konsekwencji. No dobra. Okay. 1000 łapek w górę i leci. Uwaga. 3, 4. Kurde. A, teraz trafiłem. Teraz tak dostaję. Co? Nic nie mogę trafić. Ja przegrywam kamień papierowy. W końcu, bo na początku zacząłem nagrywać, to zaraz przegrywałem. Ale masz jakąś taktykę. A przyszło już mi powiem tak. Masz. No? Powiem tak. Podejdź do pani. Jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś w szkole? W szkole? Ja powiedziałem raz, kurde. Ale zrobiłem tak dużo, że zostawiłem sobie to pytanie też dla mnie, bo zrobiłem tak dużo głupich rzeczy, że mogę się trochę poopowiadać. Nie, no kilka rzeczy. Takie, że na apelu szkolnym na przykład gaśnicę odpaliłem, zabrałem to za wleczkę i ten... To ja jak to rozumiem, po co z tego godziny? Godziny, nie wrzucić. Sprzątanie. No, to jest. Na apelu szkolnym, jak odpaliłem gaśnicę i co ty zrobiłeś? Zacząłeś się palić tam? Tak, biegłem, bo mnie nacisnąłem. Do. Czyli macie nie dosyć, że chcę biegać golem fiutem po Warszawie? To jest odpala gaśnicę na apelu. To nie może być tylko odcinka. To myślę, że jakbyś wrócił do tego pytania, gdzie mógłbyś zamieniać różne rzeczy, to myślę, że to nie byłoby całkiem tego. Byłoby znacznie poważnie. Tylko macie teraz się otwiera. Macie się teraz otwiera, bo to za tyle mordę i na tego, wiesz, nie? To lewy jest. O, nie, dlatego tak się zacząłem dziać. No i... No, zobaczymy, co teraz wyjdzie. To runda szósta? Teraz szósta. Jestem najbardziej ciekaw, jaką ty masz koncepcję. Okej. 3, 4. Aj. Ale zobacz, jest taki spokój? No. Nie? Przegrałem i to? To jest jeden. A uwaga, jak chcecie autoreklamę, jak chcecie użyć się tutaj porządnych kimek i tak dalej, to używajcie mojego sprzętu, który nie jest żaden wymysł. Slickback, kiedyś go tam położyłem, a jednak żadnego kodu nie trzeba. Ale jednak. Slickback to jest to, tu reakcja, uniczki i tak dalej. Zobacz, co tu się dzieje. Pak, odchyłka, nic się nie wydarzyło, nie? Pytanie, jaki jest twój najbardziej żenujący nawyk? O, to twój. Twój. A ja przegrałem. No, mam trochę tych nawyków. Dobra, to opowiem wam o pierwszym, który mnie naprawdę drażni. I to zapalę się w momencie, kiedy na przykład udzielałem wywiadu, że robię takie coś. Bliżej. I mówię, tak dobrze. Nie wiem, teraz ci ludzie będą patrzeć, jak robisz wywiad. No, na fakt, ale już... Nie lubię tego! I dlaczego ja to robię? Danusia, właśnie, która nas nagrywa, mówi, Borys, co ty robisz z tym ryjem? Dlaczego tak memną machasz i tak dalej, nie? A ja mówię, bo tu mi się ślina zbiera gdzieś w kącikach, tu i tu. I jakby chcę ściągnąć do dołu, do góry i on przełknąć. Ale to jest głupota, bo tak się dzieje. Więc to jest jakaś drwita natręcz, no bo coś takiego, nie? No i na przykład, nie wiem, drwita natręcz, czyli wiadomo o co chodzi, jak nie wiecie, to wpisujcie sobie w Google. I nie mam tego, że nie wiem, babcie ustawiam równo, to gaszam światło czy coś takiego, no ale memną mordą jak idiota. I tak to wychodzi, nie? Czy tak ja? Tak. Okej. Okay. 3, 4. Minus jeden i dwa za mnie! Ale trafiłeś mi w ryj. Ale trafiłeś mi w ryj. Wygrałem też odcinek, nie? No. Jakie jest według ciebie najśmieszniejsze słowo w dowolnym języku? Supercalifragilisticexpialidocious po angielsku. Nie ma to... Ale mnie teraz... najwyższe słowo po angielsku. Jeszcze raz. Supercalifragilisticexpialidocious. Jest takie słowo? Jest takie słowo. No. Co to znaczy? Nie wiem, to jest z jakiegoś filmu. I kiedyś, nie wiem dlaczego, ktoś mi je powiedział i ja je chwyciłem i do dzisiaj je pamiętam, mimo że to nie ma żadnego sensu i żadnego znaczenia w moim życiu. Jeszcze raz. Supercalifragilisticexpialidocious. Jeszcze raz. Supercalifragilisticexpialidocious. To będzie tytuł tego odcinka. Kakra, to będzie tytuł odcinka. Ja nie wiem, jak to wypowiedzieć, jak to napisać, nie? Masakra, no ale ciekawe. Dobrze, zaraz się zdradzę tajemnicę, jak częściej możesz wygrywać. O to chodzi, dobra. To jest tajemnica. Uwaga, dlaczego wszyscy najczęściej pokazują kamień?
Wiecie już, nie? Bez kamień papieru. Nie. A to dlatego. Teraz jak sobie to wymyślimy, nie? Ale nie wiecie, ta teoria, którą ci zdradzę. No i dobra, i teraz na koniec jest po prostu lot czy bomba. I teraz pytanie, czy chcesz wybrać, czy robimy rzut monetą? Nie, no chcę loła. Chcesz loła? No, dobrze. Uwaga, tylko że nie mamy ochraniacza na Twitterze, nie mamy takiego, bo stwierdziłem, że za dużo ludzi chce low kicka. Jak oni chcą low kicka, no to wtedy jest low, prawdziwy. Podciągam, oglądamy. A co dzisiaj robisz na siłowni? Bo właśnie jesteś w ogóle na siłowni. Robisz nogi, czy miało być nogę, ale może zrobię klatę. Okej. Okay. No to sprawdzimy. Ready, steady? No. Super, to? Tu masz? Tu bardzo. Na tym nogę, wszystko. Uważaj, rów. Jest okej? Okay? Spoko, no troszkę mi tak wyskapało ci. W dupę ci się zrobię, zamiłem. Zamiłem, tak. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek. Miłego tygodnia. Przepraszam. W tych nerwach, gdzie dobrze zabawiamy, zawsze o wszystkim zapominamy. Tutaj mamy taką małą rękawiczkę dla dzieci. Ogólnie mojej córy ukradłem jej dzisiaj, bo nie wiedziałem co wziąć w podróż, a z racji tego, że to jest małe, no to już zabrałem. Teraz podpisujemy ją i później... Ona nie będzie zła? Nie, bo jej załatwię kolejną. Ta rękawiczka u mnie na Facebooku będzie do licytowania. Licytacja będzie trwała przez tydzień. I później ten, kto zwycięży, to rękawiczkę przekazujemy na pole Omielańczuk. Na się pomaga. Tutaj na dole w komentarzu macie link do zbiórki, link do licytacji. No i pomagajmy. No i pomagajmy, nie? Nie dość, że się trochę pośmialiśmy, trochę ponapieprzaliśmy. A jak mnie nie lubicie, to możecie kupić i spalić. Na przykład. Ale wpłacić pieniążki. Ale ja się również podpiszę, także nie palcie. Do was, po was dorwę. Może być i tak, może być i tak, ale to i tak nie mogą spalić. Nawet jak nie lubicie, to nie możecie tego spalić, nie? Bo i tak was dorwę. No. Bach.